Okej, to polewamy dla araba. Jeszcze troszeczkę doleję. Jednego kielonka tylko, dzisiaj symbolicznie. Arab za chwilkę będzie testował bucha. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Akurat sobie tak siedzimy z Arabem. Witam wszystkich w Niedzielę Bożą. Dzisiaj Arab będzie, słuchajcie, testował taką oto wódeczkę. To jest jakiś buch. Jest to wódka jakaś tam polecana przez Kubę Wojewódzkiego i Palikota. Nie wiem, to jest niby ich. Także będzie testował 43%. Ja oczywiście nie będę tego piła, ponieważ szczerze mówiąc nie lubię w ogóle wódki, nie przepadam za wódką. Mi to osobiście nie służy. No ale ponieważ kupił, nie wiem, flaszkę chyba około 80 zł pierwszy raz, no to dzisiaj, słuchajcie, będzie testowanie. Także jeden kielonek sobie wypije, ale więcej nie może, bo w nocy oczywiście rusza do roboty. Dziś będzie pobudka o drugiej, no bo 2:30 wyjazd, więc jeszcze gorzej. A rano, słuchajcie, o 5:00 jedzie znowu do Świnoujścia, tam gdzie jest ta plaga komarów. Ale już widzę, że lepiej wygląda. Pryszcze od tych komarów, gdzie miał tą normalnie wysypkę, centralnie wysypkę na całym ciele, to już wszystko powoli zanika. Ale kurczę, jak znowu tam pojedzie i znowu, nie wiem, dwa czy trzy dni, to czasami znowu przyjedzie mi cały wysypany tymi punktami. Kurde, będzie pożarty od tych komarów. No zobaczymy, chyba że już tam jest trochę lepsza sytuacja. Także nie będzie dużo chlania. Dzisiaj tylko tak symbolicznie. Jeden kielonek na spróbowanie, na testowanie. Także Arab zaraz spróbuje, a jutro Wam powiem, czy fajna, czy dobra, czy nie. Także niby jest to polecana wódeczka przez Kubę Wojewódzkiego i Palikota. Więc będzie testował, słuchajcie. No dobra, ja idę tam zaraz obiadek zrobię. Dzisiaj będzie kurczak z sosem słodko-kwaśnym i z ryżem oczywiście. Dzisiaj takie na szybko danie, bo wczoraj były ziemniaki. Te mielone jeszcze zostały z chaby. Surówka, jogurek i ta sałata ze śmietaną. Także wczoraj było na bogato, a dzisiaj tak na szybko. Szybki obiadek. No, dobra, to będziemy testować. Trzymajcie się. Do jutra. Jutro będzie light Boży. Pozdrawiam. Miłej niedzieli wszystkim życzę. Do zobaczenia. Jak chcecie, to też możecie stestować. Zobaczymy, czy... Zobaczycie, czy jest dobra. Czy smakuje. Dobra, na razie. Pozdrawiam. Pa. No, a to dzisiaj mamy na obiadek. Kurczak. Sosem słodko-kwaśnym. Jeszcze tylko będę musiała ugotować ryż do tego. Także obiadek będzie. Nie tylko buch dzisiaj na obiad. Buch to tylko tak symbolicznie. Arab będzie próbował. No, a obiadek będzie osobno. Żeby nie było. Trzymajcie się, pozdrawiam.